Psalm 50, 15 werset mówi: I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Czasami nazywamy to miejsce biblijne telefonem 50-15. Telefon 50-15, dlatego że Psalm 50, werset 15, 50-15. Jak się mówi, zadzwoń pod numer 50-15, to w slangu chrześcijańskim znaczy to pomódl się. I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Trzech młodych ludzi, którzy wybrali się wraz z grupą rówieśników na górską wędrówkę podczas schodzenia z gór, pozostało w tyle. Straciwszy kontakt z pozostałymi, zabłądzili i zmuszeni byli spędzić noc pod gołym niebem. Nie mieli przy sobie ani pożywienia, ani ciepłego okrycia. Ostry chłód dawał się coraz bardziej we znaki. Zaczęła ogarniać ich rezygnacja i niepewność. Na domiar złego najmłodszy z nich dostał silnego ataku astmy i z wielkim trudem chwytał powietrze. Z powodu braku lekarstw, które mogłyby przerwać atak choroby, wkrótce zrobił się siny i stracił oddech. Jeden z nich relacjonował później dalszy przebieg wydarzeń. Będąc w rozpaczy, po raz pierwszy w swoim życiu zacząłem wołać o pomoc do Boga. Błagałem Go, aby przywrócił Mariuszowi oddech. Milczeliśmy w poczuciu bezradności. Dobrze wiedzieliśmy, dokąd skierowane są nasze wspólne myśli. Obydwaj się modliliśmy. Po chwili nasz kolega ponownie wziął oddech i zaczął wracać do siebie. Poczuliśmy wielką ulgę. I z głębi serc dziękowaliśmy Bogu za wysłuchanie naszych próśb. Pomimo wyczerpania o świcie zdecydowaliśmy się wyruszyć w dalszą drogę. Po 5 godzinach uciążliwego marszu dotarliśmy do drogi, na której ujrzeliśmy podążającą w naszym kierunku ekipę ratunkową. Powitano nas okrzykami radości. Stało się dla mnie jasne, opowiada jeden z uczestników, że nasze ocalenie zawdzięczaliśmy Bogu. Dotychczas wiara była w moich oczach czymś nierealnym, odpowiednim dla zupełnie innych ludzi niż ja. W żadnym wypadku nie dla mnie. Czasami stanowiła nawet temat mych żartów, a tym, którzy próbowali mnie nawracać, wolałem schodzić z drogi. Tej nocy moje życie doznało głębokiej przemiany. Rozpoznałem, że Bóg zlitował się nade mną, pomimo że początkowo nie chciałem nic o Nim wiedzieć. I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Psalm 50:15.